Dzień dobry. Słowa, które zostały wyznaczone jako wersety biblijne na dzień 22 stycznia, zostały zapisane w księdze proroka Izajasza, 45 rozdziale, 8 werset. Spuśćcie niebiosa rosę z góry, a obłoki niech sączą sprawiedliwość. Niech się otworzy ziemia i niech wyrośnie zbawienie, a niech też wzejdzie sprawiedliwość. Ja Pan to stworzyłem. A apostoł Piotr w 3 rozdziale, 13 wersecie swojego drugiego listu wyznaje: oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Gdyby Bóg teraz zapytał, dlaczego mam Ciebie wpuścić do nieba, jaka by była Twoja odpowiedź? Pytam nie bez przyczyny, przecież częścią naszego chrześcijańskiego życia jest czekanie w wierze na chwilę, kiedy nasz Pan zabierze nas do siebie. Dlatego apostoł Piotr napisał te słowa, które przed chwilą przeczytałem, wiedząc, że możemy oczekiwać od Boga nowej rzeczywistości życia, gdzie zawsze będziemy doświadczali Bożej sprawiedliwości i sami będziemy nią się kierować, kiedy już nic, co złe, nie będzie mogło nas dotknąć, ani nas nie będzie zwodzić. Dlaczego jednak mielibyśmy w tym obiecanym miejscu znaleźć swoje miejsce życia? Przecież Bóg jest sprawiedliwy. Gdyby miał być sprawiedliwy według naszego ludzkiego rozumienia sprawiedliwości, kto z nas zasługiwałby na Boże Królestwo? Czy zdarzyło się już Tobie osądzić kogoś według swojego uznania? Czy nie jest tak, że o wiele szybciej i ostrzej potrafimy krytykować innych niż siebie? Może kiedyś usprawiedliwiliśmy się już słowami: byłam zmęczona, zmęczony. To ona, on mnie sprowokował, wybrałem mniejsze zło. A kiedy to samo przewinienie zauważyliśmy u kogoś innego, kiedy to, co ktoś zrobił wobec nas osobiście dotknęło, mógł liczyć na takie samo usprawiedliwienie, jakiego używaliśmy wobec siebie. Wypominając coś innym, usprawiedliwiając się czymś postępowaniem, istnieje niebezpieczeństwo, że w pewnym momencie przestaniemy dostrzegać w swoim życiu to, co zaistniało w nim jako grzech. A przecież Bóg będzie sprawiedliwy w swym sądzie. Czy tego właśnie od Niego nie oczekujemy? Czy w takim razie ma wykorzystać nasze własne standardy i nasz sposób sądzenia? Teolog Francis Schaeffer skłania do myślenia. Pomyśl o swoim życiu, którym przez cały czas nosisz na szyi niewidzialny sprzęt nagrywający. Na nim zapisane są wszystkie Twoje słowa, wypowiadane do bliźnich i obliźnich o tym, jak mają żyć. Przyjdzie dzień, że każdy z nas stanie przed Bogiem. Bóg zdejmie z Twojej szyi ten dyktafon i powie: zachowam się w 100% fair wobec Ciebie. Po prostu odtworzymy te taśmy i osądzimy Ciebie w oparciu o to, jak sam mówiłeś do ludzi, jakie standardy ich zachowania im wyznaczałeś. Czy to będzie sprawiedliwe? Nie wiem jak Ty, ale ja chyba nie znam człowieka, który nie domagałby się sprawiedliwości dla siebie. Chcemy, żeby nasze prawa były szanowane, wtedy czujemy się sprawiedliwie traktowani. Ale czy nie jest też tak, że nierzadko uznajemy jedynie swoje rozumienie sprawiedliwości, które najchętniej dyktowalibyśmy drugiemu człowiekowi, a może nawet czasem Bogu? Może zrodziła się w Twoim życiu pokusa wymierzenia komuś sprawiedliwości? Pomyślałeś już kiedyś o Bogu, jak powinien się zachować wobec drugiego człowieka, a może też czasem wobec Ciebie? Tak faktycznie jest, że jako ludzie jesteśmy zdani na Bożą sprawiedliwość, która jest jednak zupełnie inna od naszej. Może taką być, ponieważ Bóg zna nasze myśli, zna nasze czyny, zna nasze też słowa, zna intencje, czyli to, co nami kieruje. Dla Boga nie ma lepszego albo gorszego człowieka. Bóg nie ulega uprzedzeniom. W każdym człowieku widzi to życie, które daje jemu od początku i na którym mu zawsze zależy. To my w naszym ludzkim rozumieniu
Bycie sprawiedliwym często utożsamiamy z byciem we wszystkim w porządku. Mówimy o przestrzeganiu Bożych przykazań, o staraniu się, by żyć dobrze. Potrafimy w tym dostrzegać swoją zasługę. Lubimy być za to chwaleni, podziwiani. Czasami uważamy, że Pan Bóg za takie życie powinien nas wynagradzać. A jeśli żyjemy inaczej, to zasługujemy na Bożą karę. Nieraz właśnie to uznajemy za sprawiedliwe. Problem w tym, że tak naprawdę nawet gdybyśmy żyli w taki sposób, że inni mogliby nas nazywać świętymi, to Pan Bóg nic nie jest nam winien. Nie jesteśmy w stanie Panu Bogu nic dać za swoje życie, ani też wystarczająco wynagrodzić tej winy, która się stanie naszą winą przed Bogiem. Tym wszystkim ważne jest też bardzo trzeźwe patrzenie na swoje życie. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, życie żadnego człowieka nie jest wolne od grzechu. I nie musi wcale chodzić o coś wielkiego. Wystarczy brak wdzięczności, chwilowe zwątpienie, nierobienie dobra wtedy, kiedy możemy je wyświadczać drugiemu człowiekowi. Wystarczy krótka myśl, że nie potrzebuje w swoim życiu Boga albo podjęta próba chwilowego życia bez Niego. To wszystko już mogło stać się naszym grzechem. Co w takim razie byłoby sprawiedliwe? Nową odpowiedź znajdujemy w Bożym Słowie. Zapłatą za grzech jest śmierć. Gdyby jednak to zdanie kończyło się kropką w tym miejscu, byłoby to bardzo smutne. Ale apostoł Paweł skończył to zdanie w zupełnie inny sposób. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny dany nam w Jezusie Chrystusie. Bóg nigdy nie przestaje być sprawiedliwy, ale nie przestaje też być miłosierny. W swojej sprawiedliwości od początku, kiedy w życiu ludzi zaistniał grzech, chciał ich uwolnić od tego, co zaczęło ich dotykać w życiu. Od samego początku chciał być tym, który ich usprawiedliwi. To nie znaczy, że nie gniewa się na nasze grzechy, że możemy lekko podchodzić do Bożej łaski, że On wszystko za nas załatwił i że z naszej strony możemy żyć, jak nam się podoba. To nie tak. Ale to, co zrobił dla nas, uświadamia nam, jakim Bóg jest. Bóg nie pokazuje nam swojej sprawiedliwości tylko przez przepisy prawa, mówiąc, tak, a taki jesteś, zasługujesz na moją karę, na mój sąd. Pokazuje nam w Jezusie, jestem sprawiedliwy. I dlatego zobacz, co z powodu tego, że twoje życie nie jest wolne od grzechu, zrobiłem dla ciebie. Jestem Bogiem, któremu zależy na swoim stworzeniu, na twoim życiu. Jestem tym, który pokazuje tobie to, co jest dobre i chce, żebyś tego się trzymał. Moje wskazania czasami będą pomagały w twoim życiu rozpoznawać tobie twoją winę. Ale pamiętaj w tym wszystkim, to ja jestem tym, który jest usprawiedliwiającym Bogiem. Który zrobiłem wszystko dla ciebie, co niezbędne, aby tobie przebaczyć. Aby przywrócić życie, które ludzie utracili, a które stanie się kiedyś twoim życiem według mojej obietnicy. I dlatego otrzymania tego życia w niebie możemy być pewni. Bo w Jezusie Chrystusie spełniło się to, o co prosił prorok Izajasz i co zapowiadał. Bóg zesłał na ten świat ożywiającą sprawiedliwość. W naszym Panu wyrosło nasze zbawienie. Bóg w Jezusie jednak nie przyszedł wypomnieć nam, kto ma rację, ale żeby przez sprawiedliwość swojego Syna na zawsze nas z sobą pojednać. Żeby zapewnić nas, że potrzebujemy Jego miłości i na nią zasługujemy. Że chce, żebyśmy tą miłością żyli i dzięki tej miłości, którą jest On sam, otrzymali od Niego nowe życie. To On też wezwał nas do tego, żebyśmy miłość Jego Syna wciąż w tym świecie naśladowali. Dlatego to, jak będziemy odnosili się do Bożej miłości i sprawiedliwości, to jak tą sprawiedliwość będziemy stosować też do innych, to będzie zawsze decydujące. Swoimi decyzjami będziemy otwierali się na Boga i Jego życie, albo będziemy je sobie zamykać i oddalać się od tego, który sam powiedział o sobie, że przyszedł nas zbawić, a nie sądzić. Ważne jest więc, jak będziemy na co dzień odnosić się do Bożych słów własnym życiem.
Ale w tym wszystkim równie ważne będzie to, że Pan dał nam obietnicę, na której spełnienie możemy czekać, która znajdzie w naszym życiu swoje spełnienie nie dzięki naszej własnej sprawiedliwości, ale dzięki temu, że Bóg chce nas zbawić. Że dzięki Jego miłości, Jego łasce możemy liczyć na życie, które chce dać Tobie i drugiemu człowiekowi. Amen.